Adamec Matap to 25 tysięcy uczestników, 800 uczestników warsztatów, 200 uczestników obozów naukowych, 100 odwiedzonych szkół. To jest program, który żyje. Żyje w całej Polsce, a młodzież chce w nim uczestniczyć. O programie dowiedziałem się od koleżanki ze szkoły. Zgłosiłem się od razu, nie udało się, ale nie poddałem się i zgłosiłem się również w tym roku. Na szczęście, bo możliwości, które stwarza program, są ogromne. Laureaci czwartej edycji zostaną objęci przez cały rok opieką naukową. Będą rozwijali swoje naukowe talenty zgodnie z ich predyspozycjami. Dla nich specjalnie zostanie uszyty program. Przede wszystkim pomagamy im zweryfikować swoje pomysły co do kursów uniwersyteckich i do miejsc, w których chcą studiować. Wspomagamy ich od przygotowania pod testy, po przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Często mają okazję pracować z absolwentami najlepszych uniwersytetów na świecie różnych kierunków. Taka okazja, żeby faktycznie od specjalistów z różnych dziedzin uczyć się nowych rzeczy, trafia się bardzo rzadko i jestem przekonana, że gdybym musiała sama się uczyć, to nigdy nie osiągnęłabym tego tak łatwo, jeśli mam pomoc z zewnątrz. Ta młodzież jest zaangażowana, ma bardzo dużą wiedzę, nie jest zasklepiona w jakiejś jednej dziedzinie. Bardzo chciałabym przeznaczyć stypendium na swój dalszy rozwój, na udział w warsztatach naukowych, obozach naukowych, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Poprzez szukanie najzdolniejszych umysłów ścisłych udało się stworzyć społeczność. Ci ludzie mogą się wymieniać pomysłami, pomagać sobie na arenie międzynarodowej czy razem pracować nad projektami. Jest to ważnym celem programu. To była już czwarta gala programu Adamec Smartup, podczas której wyłoniliśmy dziesiątkę laureatów, a także trzech stypendystów trzeciej edycji programu. I muszę powiedzieć, że emocje zdecydowanie nie słabną. Towarzyszą nam tak samo jak przy pierwszej edycji i cały czas podziwiamy tych fantastycznych, młodych, utalentowanych ludzi, przed którymi chyba cały świat stoi otworem i mogą osiągnąć absolutnie wszystko, o czym zamarzą.